Cześć, weź może mikrofon, właśnie trzeba go tylko tak trochę mocniej, ja mogę pomóc, żeby cię na sali było słychać. No to Tomek tam zakotwiczył go całkiem nieźle. O, udało się. Dobra, udało się, mamy. No właśnie. Witajcie wszyscy. No właśnie, bo ty już z audycjami Pióru Feniksa miałaś do czynienia wcześniej, prawda? Tak. Tak, to wysyłałaś swoje wiersze, kiedy robiliśmy audycje na mailowe, nie? Na wysyłanie maili. Znaczy chyba wysyłałam bezpośrednio na stronę radia i, mm-hmm. i też do ciebie na Messengerze. Mm-hmm. I czytałem podczas audycji. Czytałem, fajnie. No właśnie, a ty jesteś z Wrocławia, nie? Tak, od urodzenia. Od urodzenia, dobra, poczekaj, spróbuję cię trochę podgłosić, bo ty tak skromnie tutaj mówisz. Czy to jest twój mikrofon, czy to mój? Sobie podgłaszam, ja taki jestem, że powiedz coś może. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Teraz lepiej cię słychać, prawda? No właśnie, czym jest twoja poezja? Moja poezja jest formą mojej autoterapii. Mhm. Przede wszystkim. Także ucieczką od problemów dnia codziennego, ale także rozwojem. Mhm. Mhm. Autoterapii, czyli radzeniem sobie ze światem, z lękami, czy z samą sobą? Ja wiem, jak zapytać, nie? Wiedziałeś, jak zapytać. Wiedziałem, jak Mariusz zapytać. Dużo o mnie wie, ale ja też nie wstydzę się tego, kim jestem. No, obydwoje jesteśmy. Więc z problemami dzieciństwa, późniejszej ucieczki od życia, jestem osobą uzależnioną od alkoholu. Nie piję 13 lat. Brawo. I właśnie stąd się, moi drodzy, stąd się głównie znamy, bo mamy podobny, jeśli chodzi o ten, o rocznik, staż, tak, staż w trzeźwości mamy bardzo podobny, chociaż nie spotkaliśmy się w kręgach osób trzeźwiejących, ale spotkaliśmy się przy poezji, tak, właśnie, i to też pewnie z tymi problemami sobie jakoś radziłaś w pewnym momencie, bo od kiedy piszesz? Już tutaj było to mówione, chyba Renia, jak dobrze pamiętam imię, że pisałam jako nastoletnia dziewczyna. Mhm. No ale niestety moje życie bardzo szybko wbiło mnie w dorosłość i zeszyt z wierszami został schowany, tak samo jak i wiersze. Pisanie wierszy, myślenie o sobie, bo myślę, że skupienie się na pisaniu poezji też jest myśleniem o sobie, o swoich emocjach. I dopiero po ukończeniu terapii przypomniałam sobie, że coś takiego kiedyś było, że może pójść w tym kierunku. I tak zaczęłam pisać na nowo. Na początku były te wiersze pisane tylko do szuflady. Z czasem zaczęłam pisać do drugiego człowieka. Takiego jak ty, takiego jak ja, takiego jak wy. Nie radzącego sobie z życiem, z emocjami, z przeszłością. A później odkryłam na Facebooku grupy poetyckie. To było w 2021 roku. I to była premiera internetowa wtedy twojej poezji? To była premiera, ale też zaczęłam uczestniczyć w różnych warsztatach. Zaczęłam się rozwijać i czytając dzisiaj swoje wiersze sprzed 13 lat, czy nawet te sprzed, nie powiem już ilu, z lat młodości, a czytając dzisiejsze wiersze, to widzę ogrom swojej pracy i rozwój emocjonalny. To chyba jest dobre. No, chyba nie myślisz o tym, żeby tamte wiersze poprawiać. One po prostu są, prawda? Tak, tak. Nie ruszam starych wierszy. One już po prostu są i one są odzewem tego momentu, kiedy powstawały i umiejętności, jakie się ma, prawda? Tak. No właśnie, czy będziemy mogli posłuchać przynajmniej jednego, zanim przejdziemy do dalszej części rozmowy, chyba że jeszcze o czymś chciałaś powiedzieć, bardzo ważnym.